Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was do wspólnego przygotowania przepysznego chow mein z krewetkami. Wiem, że lubicie makarony w moim wykonaniu, więc przychodzę dzisiaj do Was z bardzo łatwym przepisem, bardzo smacznym przepisem. Składniki jak zwykle oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Mam już je wszystkie przygotowane. Krok po kroku będę mówić, co dodaję i w jakich ilościach. A teraz już nie przedłużam. Życzę Wam fajnego gotowania wspólnego w kuchni. Na początek zamarynujemy krewetki. Ja mam tutaj dzisiaj 20 sztuk takich surowych, białych krewetek i dodaję chińskie wino do gotowania. Wielu z Was mnie pyta, jak to wino smakuje i czy je w ogóle można czymkolwiek zastąpić. Oczywiście można je zastąpić takim wytrawnym sherry, ma bardzo podobny zapach i smak, ale zachęcam Was do zakupu tego wina w stacjonarnych sklepach z azjatycką żywnością. Trudny zbitek słów. Bo jak zakupicie sobie taką butelkę, to na pewno Wam na wiele przepisów wystarczy. Dodałam właśnie jedną zakrętkę, czyli jedną łyżkę właśnie tego wina. I taką porządną szczyptę pieprzu, a nawet dwie. I teraz ja nie będę się bawić, żeby będę tutaj jakieś łyżki wyciągać, czy jakieś mieszadła, po prostu wymieszam to porządnie przy pomocy dłoni i odstawię na 10 minut. One się już teraz tak ładnie będą marynować. Krewetki się marynują, więc w tym czasie zrobimy sos do chow mein. Ja mam tutaj 200 ml bulionu drobiowego. Dodaję troszkę pieprzu, taką niewielką szczyptę i teraz dwie łyżki sosu ostrygowego. No, wyjątkowo ładnie dzisiaj współpracuję, bo z reguły mam problem, żeby się wydostał z opakowania. I jedna łyżka sosu hoisin. To są naprawdę składniki, które teraz bez problemu dostaniecie w sklepach z azjatycką żywnością. No, po raz drugi muszę ćwiczyć. I dokładnie teraz przemieszam, żeby się tutaj te składniki ze sobą połączyły. I sos, słuchajcie, jest gotowy. Mam inne aromatyczne jeszcze dodatki przygotowane, więc będzie się w tym daniu działo dużo. Do tego dania będzie najlepszy makaron jajeczny. Ja sobie już przygotowałam tutaj makaron właśnie ten. Bez problemu go dostaniecie w sklepach z azjatycką żywnością. O, lepiej mi teraz wyszło azjatycką żywnością. W Chili Chili albo w delikatesach azjatyckich, w sekcji z makaronami. Ja mam tutaj połowę opakowania i bardzo ugotowałam go al dente. Przelałam zimną wodą i dodałam sporo oleju sezamowego, żeby, jak widzicie, ten makaron się nam nie zlepiał, bo jak on się poklei, to już wtedy danie nie wyjdzie nam takie, jak powinno wyjść. I jeszcze kilka słów o składnikach kolejnych, które będę dodawać. Mam tutaj posiekaną dymkę, 5 cm korzenia imbiru, 5 dużych ząbków czosnku, które tak drobno są posiekane, jedna kapusta pak choi. Dzisiaj będę wyjątkowo korzystać ze świeżych grzybów shiitake. Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się je zdobyć, więc się nawet nie zastanawiałam. Jedna żółta papryka, 4 namoczone przez 2 godziny i pokrojone w takie drobne paseczki grzyby mun. Ale oczywiście, jeżeli Wam się nie uda zdobyć grzybów shiitake, możecie użyć pieczarki jak najbardziej. Nasze pieczarki też są bardzo smaczne. Tutaj mam taką porządną garść pędów bambusa. Oczywiście to są pędy z bambusa ze słoiczka, ze względu na to, że no, w naszej szerokości geograficznej jest naprawdę ciężko znaleźć świeży bambus. Takie dwie garści kiełków fasoli mung. Będą fajnie chrupać, one już będą dodawane na końcu. I tak naprawdę do tego dania możecie też dodać jeszcze marchewkę, brokuły, Wasze po prostu ulubione warzywa. Im więcej, tym lepiej. I teraz w pierwszej kolejności będziemy obsmażać krewetki. Ja mam tutaj dwie łyżki oliwy z oliwek. Na oliwie z oliwek dzisiaj będę obsmażać. I dodaję krewetki. Oczywiście razem z tym winem. I teraz troszeczkę tutaj zwiększę temperaturę. I będę obsmażać krewetki do momentu, aż one zmienią kolor na taki różowawy, czerwony można nawet powiedzieć.
Ważne, żeby tych krewetek niezbyt długo smażyć, bo one potem się robią takie gumowate i naprawdę nie są smaczne. Krewetki są już gotowe, więc wciągam je na miseczkę i zaraz na tej samej patelni będziemy działać dalej. Dodam jeszcze na patelnię 2 łyżki oleju. I teraz w pierwszej kolejności będzie czosnek, imbir i połowa przygotowanej dymki. Naprawdę uwierzcie mi, że wystarczy chwila, jak się te składniki znajdują na patelni i już uwalniają swoje aromaty. Niech się obsmażą przez minutę. I teraz dodaję shiitake. Ja użyłam 100 gramów grzybów shiitake. Tak sobie widzicie, je pokroiłam drobniutko. I papryczka pepperoni, ryby mun i papryka żółta. Wszystko na patelnię. Nie ma co się bawić w rozdzielanie składników, bo one i tak tutaj będą razem szaleć na patelni. I kolejne 2 minuty. Tędy bambusa. Też nie można o nim zapomnieć. O nim, o nich. Bok choy. Ja uwielbiam bok choy. Naprawdę to jest cudowne warzywo do wszelkiego rodzaju makaronów. Często mnie pytacie, gdzie można je kupić. Ja najczęściej, powiem szczerze, korzystam z Selgrosa. Mają bardzo dobry wybór właśnie wszelkiego rodzaju takich bardziej egzotycznych ziół czy warzyw. I kolejne 3 minuty. Niech się to nam wszystko tutaj ładnie ze sobą łączy. I teraz będę dokładać makaron. Ja bardzo lubię gotować przy użyciu własnych dłoni, oczywiście umytych. Niezły, tak powiem, bałagan przy tym się robi, ale wiecie co, to też jest fajna zabawa. Nie ma co się spinać. No i oczywiście wcześniej przygotowany sos. Teraz postaram to jakoś ze sobą szybciutko połączyć. Mocno się zastanawiam nad zakupem takiego naprawdę fajnego woka, ale mam kuchnię indukcyjną, więc to nie będzie takie łatwe zadanie, ale myślę, że podołam. 2 minuty, niech się makaron ładnie tutaj łączy. Będziemy dodawać jeszcze kiełki fasoli mung, dymkę, no i oczywiście krewetki. Ale krewetki to już na samym końcu. One są już przygotowane, ale pachnie obłędnie. Ja jestem tak głodna. Te zapachy mi naprawdę dzisiaj tutaj nie pomagają przetrwać. No i 2 garści kiełków fasoli mung i reszta posiekanego pęczka dymki, połowa. Mieszam. Teraz to naprawdę minuta, żeby kiełki fasoli mu tutaj się nie zdążyły połączyć. Ja nie chcę, żeby one były takie bardzo miękkie, bo to naprawdę jest cała frajda, one tak potem fajnie chrupią, więc nie rozgotujcie ich za bardzo. Minęła minuta. Dodaję krewetki razem tutaj z tym soczkiem. Przemieszam. I kolejna tylko minuta i zaraz będę przykładać na talerz. I chow mein z krewetkami jest już na swoim miejscu, ale oczywiście ja jeszcze muszę dodać prażony sezam. No i teraz to już jest taka wisienka na torcie. I nie pozostaje nic innego, jak usiąść i zjeść. Słuchajcie, życzę Wam smacznego, cokolwiek dzisiaj będziecie jeść. Mam nadzieję, że będziecie jeść właśnie ten makaron.
Zapraszam Was do oglądania kolejnych moich filmów. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie jesteście moimi widzami, to serdecznie zapraszam do subskrypcji. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, zadawajcie je w komentarzach albo piszcie do mnie na e-mail na przygodygabi@gmail.com. Oczywiście bardzo chętnie na wszystkie pytania odpowiem. Wszystkiego dobrego, cześć!